ESA, czyli European Security Academy, to ośrodek szkolenia w Polsce, który szkoli siły bezpieczeństwa, organy policyjne i wojskowe oraz prywatne firmy ochroniarskie z całego świata. O historii powstania ośrodka, procesie szkolenia i innych zagadnieniach w tej branży porozmawiam dziś z Bartoszem Brylem, jednym z właścicieli Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa. Zgadza się. Witam serdecznie. Witaj, Bartosz. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję za zaproszenie. Tradycyjnie tutaj prezent powitalny dla zasłużonych ludzi w swojej dziedzinie, z naszego sklepu rzemieślniczego, nasz rzemieślniczy alkohol, co by tam czasami w nocy sobie popróbować. Ale ja nawet... odłożę tutaj na razie na bok. Na razie, żeby nie było. Z mojej strony chciałbym podarować Tobie album dedykowany mojemu ojcu. E, doktorowi Andrzejowi Brylowi. E, tym wszystkim osobom, które no, nie miały okazji poznać go osobiście. Mam nadzieję, że e, karty e, tego albumu pomogą poznać go lepiej, także... E, Dziękuję bardzo. ...przyjemnej lektury. Super. Jak już jesteśmy przy twoim ojcu, no w zasadzie wszystko się od niego zaczęło, nie? To może opowiesz kim był Andrzej Bryl, co robił, no wiadomo, że był też twoim ojcem. Tak. Ale od czego się to wszystko zaczęło? Cała historia. Eee, Andrzej Bryl, absolwent trzech uczelni wyższych, doktor nauk e, socjologicznych, e, pierwszy Polak, który uzyskał czarny pas w tej w Instytucie w Kanadzie e, z rąk generała Choi Hong -hi, a więc twórcy e, tej sztuki walki, e, opracował system. Walki w kontakcie bezpośrednim system PAS-3 dla szkolenia jednostek specjalnych wojska i policji e, założył Centrum Szkolenia Specjalnego, które na początku lat 90. zostało stworzone do szkolenia jednostek wojska i policji, jak również służb mundurowych. W późniejszym czasie zostało przekształcone w European Security Academy, które funkcjonuje do dziś. E, wreszcie e, właściciel. Delta Group, a więc firm, grupy firm zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podróżnik to tak w wielkim skrócie. No i Jeżeli ojciec. mógłbym powiedzieć i mój ojciec. I mój ojciec. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że, że jest to osoba, która zdecydowanie nadała mi dużo inspiracji. I może mogę powiedzieć sens temu wszystkiemu, co robię. Na co dzień. A Tata był wojskowym? Nie, nie był wojskowym. Nie służyła ani jednego dnia w wojsku. Aczkolwiek jego los, jego kariera potoczyła się taka, a taka nie inaczej, że z szeroko rozumianą wojskowością, czy, czy też szkoleniem formacji tego typu jak wojsko, czy policja, miał bardzo dużo do czynienia. A no jakim był ojcem dla Ciebie? Było tak, że słuchaj, Bartosz, ty też będziesz robił ochronie. Czy jednak dał Ci jakąś, jak, jakąś możliwość wyboru, że a ty muś nie, no to chcę jeździć ciężarówką na przykład. Nie? E, miał jasno sprecyzowane e, oczekiwania e, wobec, wobec mnie, jak i również wobec moich pozostałych dwóch braci e, i, i, i chyba tak, i, i, i zawsze. Jasno e, mówił tego, czego od nas oczekuje. E, nie sądzę, żeby e, któremukolwiek z nas przyszło do głowy, żeby robić coś innego niż e, robimy dzisiaj, więc e, ta jego siła perswazji, e, która przekładała się na e, różne sukcesy w jego życiu, myślę, że w jakiś sposób też e, przełożyła się na, naso, na naszą trójkę. A czym zajmował się doktor Byl przed tym, jak powstała ESA? Na początku lat 80. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego i był również twórcą, myślę, czy współtwórcą polskiego taekwondo. A więc po powrocie ze stypendium trzymiesięcznego w Kanadzie Stypendium, które otrzymał bezpośrednio od generała Cheung, Cheung hong gdzie uzyskał czarny pas, tak jak już wspomniałem, jako pierwszy e, Polak e, w klubie Gwardia Wrocław, prowadził sekcję taekwondo i oprócz tego był wykładowcą na uczelni. Wtedy też, e, tak jak już wspomniałem, klub Gwardia Wrocław był klubem sportowym, gdzie była prowadzona sekcja taekwondo. Poza sekcjami tego typu była jeszcze sekcja bokserska, judo, sekcja koszykówki, czy wreszcie sekcja piłki siatkowej, a więc był to szeroko rozumiany klub sportowy. Ale był to klub policyjny, bo jak pewnie dobrze wiesz, w latach 80. kluby wszystko, sportowe wszystko. były zrzeszane przy jednostkach wojskowych lub jednostkach policyjnych kopalniach, czy tego typu zakładach. Na salę do niego przychodziło bardzo wielu wtedy to jeszcze milicjantów, a więc funkcjonariuszy, jak i wojskowych, którzy szukali czegoś więcej niż tylko podręcznikowe instrukcje do walki wręcz. Albowiem byli oni zdania i byli przekonani, że walka to coś więcej niż to, co mogą spotkać w podręcznikach ówczesnego wojska czy, czy Policji. I właśnie tak powstał system walki w kontakcie bezpośrednim Bastrzy, który stał się niejako odpowiedzią na te wszystkie pytania stawiane wówczas ojcu, jako ekspertowi do walki, który zebrał, z tych wszystkich sztuk, z którymi miał do czynienia, a bowiem e, był on nie tylko e, przy tej kłondo, ale zaczynał od e, karate-kyokushin, e, a więc zebrał on z tych wszystkich sportów walki, które, które z którymi obcował, zebrał on najprostsze techniki i e, skonsolidował je w postaci systemu Bas-3, który dążył do e, jak najszybszego unieruchomienia przeciwnika, czy też jego, można powiedzieć, eliminacji z pola walki, tak? bo do tego był ten system stworzony. I tak to wyglądało, jeżeli chodzi o lata 80., jak powstał system BAS-3, rozpoczęły się prezentacje dla wojska czy dla policji. I no, w tej a... prezentacji miał m.in. w Sztabie Wojska Polskiego. A to byś, że było za czasów czerwonych, czy już po czerwonych? To było wszystko w latach 80., więc muszę sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jakie to były czasy. Nie pytam, wiesz, po y, bas. Y, to... Teraz jest pytanie ode mnie. Takie już... Co było pierwsze, Krawmaga czy bas? Czy... No bo to jest, Krawmaga też jest świeżym na tamte czasy takim tematem nowym, nie? I też mm -hmm. takim spajającym różne, te, taką, taką esencję z różnych sportów i stylów, czy sztuk walki, żeby jak najszybciej wyszkolić tego człowieka do tego, żeby drugiego człowieka tam po prostu szybko unieszkodzić. Nie wiem, jak wyglądała historia kraw magii u nas, u nas w Polsce. Jeżeli się dobrze orientuję, początki kraw magii to są również konflikty na Bliskim Wschodzie pomiędzy powstającym, nowo powstającym państwem Izrael a krajami, którymi Sąsiadował, e, i wówczas to powstał system, który miał e, na celu przygotować wojska e, izraelskie do tego, żeby, e, żeby funkcjonować w walce w bliskim kontakcie. E, jeżeli chodzi o oś czasu, m, nie wiem, nie, nie. A podobieństwa były? Co? W, jak gdyby już w samym nauczaniu. Tej, tych technik walki? Ja nie widzę podobieństw. W nauczaniu kraw magii i basu nie widzę podobieństw. Trening bas opierał się w dużej mierze na treningu psychomentalnym, a więc przygotowaniu żołnierza, czy też funkcjonariusza policji do, do tego, co może go spotkać w walce bezpośredniej, więc okaleczenia, kontuzji, a nawet śmierci. A więc jest to swego rodzaju przygotowanie człowieka na to najgorsze, co się może stać w walce, bo jak wiesz, na polu walki nie ma odklepywania w matę, czy też nie ma komendy Sędziego. stop, przerywamy. Jest, jest walka do końca. I, i taka była geneza systemu BAS-3, który został stworzony z myślą o, o wojsku, żeby uczyć żołnierzy walczyć. W tym, w tym duchu, a więc walczyć do, do skutku. A tym ostatecznym skutkiem miało być, tak jak powiedziałem, eliminacja przeciwnika z pola walki. E, z pomocą tych, tych narzędzi, czy tych, e, tych rzeczy, które żołnierz ze sobą miał: bagnet, saperka, karabin, e, czy właśnie gołe ręce. No i przychodzi nowy, nowe czasy, lata 90. przemiana. Co się dzieje, co robi. Dr Andrzej Bryl. Na początku lat 90. we Włościjewkach, a więc w miejscowości w Wielkopolsce, zakłada centrum szkolenia specjalnego, które będzie szkoliło osoby, które chcą się przygotowywać do wstąpienia do wojska, czy też do innych, różnych, do innych służb mundurowych policji, ale również do formacji ochronnych, bowiem po przemianie powstały, jak wiesz, firmy ochroniarskie, a wówczas rynek nie, nie do końca określał to, jak powinien, jakie powinien mieć kompetencje ochroniarz tamtych czasów. Jeżeli chodzi o zorganizowaną przestępczość, było tego myślę dużo więcej niż Niż dziś, I, i te kompetencje, które osoba wstępująca w szeregi formacji ochronnych musiała nabyć, były właśnie częścią tego, czego można było nauczyć się w centrum szkolenia specjalnego. I tak od początku lat 90., pierwsze, pierwsze kursy, pierwsi absolwenci, to jest 91. rok, i tak rozpoczęła się cała powiedziałbym. Cała idea e, szkoleń organizowanych w późniejszym czasie już nie tylko we Włościjewkach e, w naszym ośrodku szkoleniowym, ale i również w innych miejscach, albowiem szkolenia w ramach Centrum Szkolenia Specjalnego odbywały się we Wrocławiu e, i, i po całej Polsce. No skąd w ogóle taki pomysł? No bo to musiał mieć ojciec wizję z taką wizją. taką wizją. Rozmawiałem kiedyś. Y no pra prawdopodobnie, a czym myślę, że na pewno się znali z y, y, komandorem kopciem i, i właśnie on mówił, że to był wizjoner, który widział coś, co przyjdzie dopiero. Nie? I na tamte czasy, no, niektórzy mówili, że trochę wariacki pomysł i tak dalej, no bo kto, skąd taki chętnych i tak dalej, a okazało się zupełnie inaczej, nie? Że, że jest mega zapotrzebowanie na tego typu szkolenie, bo no, państwo nie dawało rady, nie dawało w ogóle takich możliwości. Ich chyba do dzisiaj nie daje. Idea szkolenia e, wojska. Przyświecała ojcu jeszcze w latach 80., tak jak wspomniałem, były prezentacje w Akademii Sztabu Generalnego, jak i w różnych innych wtedy jednostkach specjalnych, czy też kompaniach specjalnych, jak nazywały się ówczesne, ówczesne jednostki specjalne. A więc wizja tego, żeby szkolić służby mundurowe, przyświecała mu od początku lat 80. System Bastrzy ostatecznie w tej formie, w której ojciec prezentował ją przed sztabem generalnym, nie został wprowadzony. Więc tutaj centrum szkolenia specjalnego stało się kolejną możliwością tego, żeby właśnie zaproponować swoją koncepcję wyszkolenia wojska policji czy też formacji ochronnych i wprowadzenia tego. W życie tego, tej koncepcji, jak to powinno wyglądać. Czy wizjonerska? Myślę, że na pewno, bo dziś jest to rzeczą nie tyle normalną, co czymś, do czego już dążyliśmy przywyknąć. Mam tu na myśli prywatyzację sektora, na przykład szkoleniowego w ramach Ministerstwa Obron Narodowej czy innych tego typu służb. Natomiast w latach 80. było to nie do pomyślenia, i, i, i to było też m.in. Barierą, którą być może wielu ówczesnych wtedy decydentów nie potrafiło się pogodzić, żeby to właśnie cywil, bez względu na to, jak bardzo był kompetentny w, swoim, w swojej dziedzinie, szkolił jednostki specjalne. A więc chyba było to wtedy wtedy, w latach 80. barierą nie do, nie do, nie do przejścia. I tak powstało centrum szkolenia. I tak rozpoczął się cały proces dotyczący szkoleń w naszym ośrodku. Często tutaj padało pytanie o jak gdyby realizację tego pomysłu, nie? czyli to zaplecze, finansowanie i tak dalej. Różne chodzą tutaj plotki o wyjazdach na Bliski Wschód. Z tego co nie wiem. Czy, czy możemy o tym mówić, czy nie, że tam y, był u Kadafiego, szkolił żołnierzy Kadafiego i innych tam, tych, y, tamtejszych przywódców, których już dzisiaj nie ma, bo ktoś ich z tego piedestału. Jak to było naprawdę? E, jestem tutaj, żeby rozmawiać o wszystkim, więc spróbujmy. Zacznijmy, zacznijmy po kolei, zacznijmy od początku. E, pytasz, jeżeli chodzi o finansowanie tego wszystkiego, całego ośrodka. No wiesz, pytam, bo to jest, z tego co wiem, to tam jest trochę tej ziemi, tam są budynki, tam są szczelnice, tam jak ja teraz sprawdzałem jeszcze, bo ja nie, nie wiedziałem wcześniej, że macie nawet pomieszczenie, gdzie można bridging zrobić, to nie wiem, czy by było w Polsce y, oprócz tych wszystkich naszych specjalistów ktoś to w ogóle ma na jak gdyby takiej prywatnej posesji, nie? Warto, żeby, żeby dodać, że to jest 30 lat. 30 lat pracy, to jest... a nie coś, co wydarzyło się w ciągu, w ciągu wiesz, miesiąca czy roku. Dlatego, My... dlatego właśnie od początku. Nie? Dlatego też jak to było, żeby u, uciąć te wszystkie, wiesz, tam różne spekulacje. Nie? Ja zawsze um, odsyłam do początków, do korzeni, do początku, do lat 90., kiedy, kiedy, kiedy to wszystko się zaczęło. E, i, I co innego by było, gdyby taka firma powstała, nazwijmy to z dnia na dzień, czy taki ośrodek szkoleniowy, tak jak powstał w Jordanii, e, tak zwany kasotek. King Abdullah Special Operation Training Center, który został wybudowany za finanse amerykańskie, po to, żeby być bazą wypadową do konfliktów na Bliskim Wschodzie. I rzeczywiście ten cały ośrodek szkoleniowy, który tam jest, powstał w niecały rok, bowiem był on niezbędny do tego, żeby wojska stacjonowały i miały tak zwaną bazę wybadową do tego, żeby szkolić się i w razie potrzeby interweniować. Nasz ośrodek szkoleniowy powstawał i powstaje cały czas. A więc ostatnich 30 lat to jest, to jest ciągle zmieniająca się rzeczywistość tam na naszym terenie. Swego czasu to jest tendencja pomiędzy myślę 2007 2008 a 2020, każdego roku dodawaliśmy jakiś. Jakiś obiekt, jakąś infrastrukturę, nie tylko szkoleniową, o której wspomniałeś, dotyczącą bridgingu, strzelnice czy, czy, czy jeszcze jakikolwiek inny obiekt, ale i również infrastrukturę związaną z bytowaniem osób u nas na ośrodku, a więc zaplecze gastronomiczne czy bazę noclegową, tak? Jeszcze w 2008 czy 2009 to była nasza pojemność po około 60 osób, tak, a więc tyle osób mogliśmy pomieścić na raz w naszym ośrodku szkoleniowym. Dziś to jest 160, a więc wraz z upływem czasu, z, z realizacją kolejnych projektów szkoleniowych, udawało się budować coraz to nowe obiekty, inwestować, i, i, i to jest to, co powoduje, że dziś ten obiekt. I przeszło 150 hektarów ziemi. Jest tym, czym jest, ale warto, żeby wspomnieć, że to, to nie powstało ani z dnia na dzień, ani z roku na rok, a, a powstało na przestrzeni ostatnich 30 lat działalności Centrum Szkolenia Specjalnego, które pierwsze szkolenie miało już w roku 1991, a później w 2008, wtedy, to, kiedy to zostało przekształcone w European Security Academy i. I Funkcjonuje pod tą egidą do dziś. Szkoli rokrocznie około 5 tysięcy osób. E, więc e, to chyba tyle, jeżeli chodzi o to, skąd to wszystko się wzięło, jeżeli chodzi o finansowanie. A, a mógłbyś powiedzieć, na przykład, jak ojciec właśnie zaczynał? No bo to jest, no podejrzewam, że zobaczył ten kawałek pola. No i musiał też mieć jakąś wizję na to. Nie? Ta wizja też musiała jakoś zostać zrealizowana, czyli ja nie, nie, nie twierdzę, że on od razu tam wybudował to, o czym mówisz, tylko no tak, jak, tak jak w biznesie krok po kroku budujesz, rozbudowujesz i teraz jak to? Początek, jak, no, początek to, była, to były namioty wojskowe, 12 namiotów wojskowych. czasza spadochronowa, która służyła jako stołówka, kilka drewnianych ławek, jeden kontener. To, był, to były początki. To był rok 91. To była e, Strzelnica gdzieś w lesie, nawet nie wiem gdzie, bo już dzisiaj tego obiektu nie ma e, Stawy i, i to wszystko. I, I tak to wyglądało w 91 roku. Nie było, nie było nic innego. Mini, mini prywatny poligon. Do dziś e, są instruktorzy, którzy byli absolwentami tamtych szkoleń, i, i zdarza się, że Rozmawiamy o tamtych czasach. E, mówię 30 lat temu, kiedy szkolenia właśnie wyglądały w ten sposób. Nie było żadnych sanitariatów, żadnych, e, nie wiem, prysznicy, toalet po prostu 12 namiotów polowych, czasza spadochronowa, kuchnia polowa, taka typowa wojskowa kuchnia, na kółkach, e, jeden kontener. Tak to, tak to wyglądało. Z biegiem czasu. E, Powstał pierwszy budynek, brurowany, który, który miał salę wykładową i, i kilka pomieszczeń na górze. Później kolejny, i później kolejny. Jeżeli mnie zapytasz o to, mm. jaka wizja temu, temu wszystkiemu przyświecała, no to warto wspomnieć, że ojciec był zapraszany do wielu różnych miejsc w kraju, na świecie. Dużo podróżował e, jeszcze w latach 80-tych. 80. E, wtedy to e, wszystkie kraje Afryki Północnej, a więc, a więc Magrebu, udało mu się zjeździć. E, w późniejszych czasach, w latach 90 e, podróżował różnie w, po Europie. Jako, es, jako ekspert, jako szkoleniowiec. E, i, I bacznie obserwował to, co się dzieje. E, inspirował się tymi powiedziałbym wiodącymi czy tymi najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i z każdego miejsca, które, które, które widział starał się wyciągać chyba to co, to co najlepsze. Podobnie myślę jak w systemie bastrzy, gdzie z tych wszystkich sztuk walki, z którymi miał styczność brał najlepsze najprostsze techniki, najbardziej skuteczne, tak samo jeżeli chodzi o budowanie całego zaplecza w ramach naszego ośrodka myślę, że zawsze dobierał te, te obiekty, czy, czy budowane w takim formacie, w jakim były one no, w najprostszej formie, a zarazem najbardziej skuteczne bez przerostu formy nad treścią i, i, i e, szukania niewiadomo czego. E, obiekt ma służyć szkoleniu, obiekt ma służyć, ma być prosty w formie, dostępny i, i, i takie to wszystko u nas jest. Kiedy był taki przełomowy moment? Taki, zawsze jest gdzieś w rozwoju firmy takie odbicie. No więc nie było takiego momentu, który był przełomowy. Jeszcze raz powtarzam, od kiedy ja pamiętam, jest to, jest to ciężka praca każdego dnia. Nie było momentu, w którym z roku na rok wydarzyłoby się coś takiego, co byłoby dla działalności szkoleniowej czymś, Czymś przełomowym. Były różne projekty, które były, powiedziałbym, dla nas niezbędnym doświadczeniem i, 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 i przeniosły nas w zupełnie inny format. Ale jeżeli chodzi o samą naszą działalność, firmę, to, to jest to ciężka praca od, od, od 30 lat, i, i każdego roku. Są wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć i, i, i sukcesy, które na końcu udaje się się osiągnąć w taki czy inny sposób. Bywają też, bywają też porażki a oby tych jak najmniej było. Mówiłeś, że zaczynaliście od namiotów, takni polowej na kołach i tak dalej. Więc już wiemy, jak, jak to wygląda na początku, a czym jest dzisiaj Esa. Jak wygląda? W sensie jakbyś mógł powiedzieć. Właśnie porównasz, nie dokładnie tam, te namioty tutaj, tego a co dzisiaj, ma, jaka ta infrastruktura jest, jak to wygląda wszystko. 150 hektarów ziemi, lasy, jeziora, stawy hodowlane, strzelnica. 5 niezależnych osi, 300 metrów, 50 metrów, strzelnica trzykierunkowa i strzelnica 25- i 15-metrowa. Sala wykładowa w ramach, mówię, tego kompleksu strzelnic, zaplecze gastronomiczne, kuchenne, parking, płyta poślizgowa do e, szkoleń z jazdy, z bezpiecznej jazdy. To jest, to jest jeden obiekt. Drugi obiekt to e, tak zwane Mogadiszu, a więc teren zurbanizowany, służący do ćwiczeń typu Force on Force, z użyciem amunicji barwiącej, e, amunicji FX, e, który e, oddaje. Klimat um, miasteczka blisko wschodniego. W tej też architekturze był on zbudowany. Czyli to jest takie miasteczko. Dokładnie. Po teren, po którym z... można sobie pochodzić. I teren, zglobalizowany miasteczko, po którym można pochodzić i Musimy trochę upraszczać rzeczy, bo niektórzy nie, 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 mówisz bardzo o takim zawodowym językiem fachowym. Więc to jest po prostu, ja może wytłumaczę. To jest takie miasteczko, do którego się wchodzi w klimacie blisko wschodnim i można sobie tam popykać do siebie. To jest. Y Oczywiście, czyli są różne taktyki. To jest odwzorowanie Mogadiszu, a więc ten główny budynek, który tam stoi, w tym miasteczku, skoro już sobie je tak nazwaliśmy, odwzorowuje jeden do jednego stolicę Somalii, Mogadiszu. Także tak ono wygląda. Ulice, budynki i to wszystko, co się w ramach tego, tego znajduje jest obok Taki hangar, w którym znajdują się dwa kontenery. W jednym z tych kontenerów szkolimy breaching, czyli szeroko rozumiane wejście do pomieszczeń metodą manualną przy użyciu piły mechanicznej, czy też metodą balistyczną, a więc z użyciem shotguna. Jest tam też mata do walki wręcz i kontener do ćwiczeń typu crossfit. Wreszcie jest tam dwupoziomowa strzelnica taktyczna killhouse albo shoothouse. Nazwa bez różnicy jest ta sama. Jest to, jest to na końcu strzelnica, w której można ćwiczyć różnego rodzaju scenariusze walki w pomieszczeniach, a więc odwzorowuje to Różnego rodzaju mieszkania, pomieszczenia, salę kinową, albowiem jest tam taka duża sala, w której można ćwiczyć scenariusze na, na dużych powierzchniach. Gdzie można, tak jak powiedziałem, strzelać amunicją, nie tylko barwiącą, ale amunicją ostrą. Dopuszczenie jest do kalibru 762 włącznie, a więc 9 mm, 556, czy też 2,23 i 7,62 to by było jeżeli chodzi o miasteczko nasze Mogadisz i wreszcie całość dotycząca zaplecza logistycznego ale również bazy tej takiej gastronomicznej czy hotelowej gdzie mamy pokoje które są w stanie się pomieścić 160 osób stołówkę sale wykładowe boiska wielofunkcyjne. I tak by to wyglądało. No, jeszcze, jest coś, czego nie macie? Albo co byście chcieli mieć, na czym pracujecie? Na przykład, nie wiem, samolot? Eee, no, w w, w sensie... planach na najbliższe lata mamy oddanie kolejnych strzelnic. Teraz takim takim projektem, którym będzie dla nas najistotniejszy w w najbliższych e, dwóch, trzech latach będzie to strzelnica, e, strzelnica wirtualna, to znaczy będzie można tam strzelać amunicją ostrą, ale na e, rzutniku będą wyświetlane różne scenariusze, które w zależności od których e, strzelec będzie reagował i, i podejmował decyzje. E, jest to do treningu e, time reaction and target perception, czyli postrzeganie celu w e, ścisłym okresie czasowym. I to jest coś, czym, czym będziemy jeszcze, nad czym będziemy pracować przez następne, przez następne lata. I tu znowu zadałeś pytanie o kolejne obiekty. Myślę, że to czas pokaże i, i też potrzeby na rynku szkoleniowym, które bardzo dynamicznie się zmieniają. Co jeszcze powinniśmy mieć, jeżeli chcemy być w czołówce tych, tych ośrodków szkoleniowych na świecie. A, a na tym nam bardzo zależy, żeby, żeby być i żeby pozostać w czołówce, więc będziemy obserwowali to wszystko, co się dzieje na, na polu walki w konfliktach e, na całym świecie, i będziemy też słuchać tych wszystkich osób, tych wszystkich grup, jednostek, które do nas przyjeżdżają i, i będą nam sugerować, co jeszcze mogłoby się znaleźć w ramach naszej, naszej infrastruktury. A ilu was jest w firmie, czym się zajmujecie, jakie macie funkcje? Pytasz ilu nas jest w sensie pracowników, czy nie, powiem, ile jest w sensie szefów. rodziny, ile jest szefów? Okej. Okay. jest nas trzech, trzech braci. Poza mną jest jeszcze Tomek, z którym pracujemy w ramach akademii, i Andrzej, który zajmuje się firmą ochroniarską Delta Security. I to by było na tyle. Ale jak ustalacie jakieś nowe cele i tak dalej, to rozumiem, że jest Trójca Święta, się zbiera i decyduje. Staramy się decyzję podejmować we trójkę. E, tak, tak, to się, tak to się odbywa. W, to, 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 wcześniej, e, zarówno jeżeli chodzi o Deltę, jak i o ese, decyzje były podejmowane jednoosobowo. E, dziś podejmujemy, staramy się podejmować we trójkę. Jak aktualizujecie wiedzę? To znaczy, kiedy to nowe zaczyna być stary i trzeba odrzucić, szukać jakichś rozwiązań, bo teraz, na przykład, obserwując to, co się dzieje na Ukrainie, no mamy te drony, cuda nie wojna po prostu tworzy i kreuje nowe pole walki, nowe metody i tak dalej. Nie, nie wiem, to jest też jakiś taki temat, który obserwujecie i, i próbujecie coś. Z tego zaciągnąć na, na potrzeby przyszłych szkoleń? ESA jest platformą, gdzie spotykają się eksperci, instruktorzy, funkcjonariusze, byli czynni. I, i, I jest to miejsce, gdzie dużo rozmawiamy na temat aktualnych konfliktów, nie tylko tutaj w regionie, ale i na całym świecie. I tego, co dominuje te konflikty, jakiego rodzaju Powiedziałbym, taktyka jest, jest wiodąca w każdym z tych konfliktów. Do każdego ze szkoleń, które organizujemy, staramy się również zapraszać najlepszych według nas ekspertów z danej dziedziny. A więc to oni powinni być tym, tym powiedziałbym, ekspertem i tą, tą osobą, która. Cały czas analizuje bieżące potrzeby, jeżeli chodzi o, o, o dany rynek czy o, o, o daną taktykę. My dobieramy tych ekspertów, udostępniamy naszą infrastrukturę, wspólnie budujemy plan szkolenia i przystępujemy do realizacji. Po każdym szkoleniu wyciągamy wnioski, a więc analizujemy to, co poszło dobrze, to, co poszło nie tak. Słuchamy naszych, naszych klientów i, i, py, i pytamy ich o bezpośredni feedback, bo jest to dla nas bardzo ważne, żeby wiedzieć, nie to, czy my jesteśmy zadowoleni ze szkolenia, jako, jako dostawcy usług, nazywając rzeczy po imieniu, a czy odbiorca tego szkolenia jest usatysfakcjonowany z tego, co udało mu się zrealizować. Tak? Czasami jest to ściśle określone szkolenie, które. Otrzymujemy zamówienie na ściśle określone szkolenie i po prostu realizujemy to w oparciu o, o jakieś główne wytyczne danej jednostki, danego klienta, I, 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 i tak to by wyglądało. Bardzo trudno zweryfikować, co jest starym i, i, i kiedy stare, kiedy nowe staje się starym, i kiedy trzeba szukać czegoś nowego. Najlepszym przykładem jest to, że. Na polu walki sprawdza się najlepiej kałach, a więc konstrukcja z 1947 roku, to daje do myślenia, jak i wiele różnych innych konstrukcji um, wykorzystywanych na co dzień e, w technice wojskowej. No, czasami mija po 30, po 40, po 50 lat. E, oczywiście, że są one udoskonalane, czy ulepszane, czy upgrade'owane, ale wciąż ta baza pozostaje, pozostaje niezmienna. E, więc. E, na pewno trzeba obserwować to wszystko, co się dzieje, słuchać, e, analizować, e, wyciągać wnioski, e, przygotowywać szkolenia, a po szkoleniu zbierać feedback i, jeżeli coś poszło nie tak, próbować wdrożyć e, poprawki. Tak, tak wygląda nasz, nasz chleb powszedni w tej pracy. A powiedz mi, bo żyjemy w takich czasach, gdzie no jest masa tych internetowych ekspertów, nie? I wiesz, tam kręci się ta kula w tych mediach społecznościowych. Jak zweryfikować, jak, wy, jak wy weryfikujecie takiego eksperta? Nie? Czy to jest jak gdyby z polecajek takich wśród znajomych w branży, czy, czy jednak... a czy inaczej jest to najpierw to, Czy te media działają też, nie? że tam odnajdujecie tych ludzi, a później jak już ich weryfikujecie? Świat jest mały. A środowisko tutaj taktyczne, czy szkoleniowe jest, jest jeszcze mniejsze. I myślę, że większość osób wie, kto jest kto i, i co może zaprezentować czy dostarczyć. My mamy swój panel czy swoją grupę instruktorów, z których, z których korzystamy, z którymi współpracujemy. Jesteśmy zawsze otwarci i gotowi na to, żeby rozpocząć współpracę z nowymi osobami, które skończyły służbę i, i, i Postanawiają rozpocząć nową działalność już poza służbą, i, i wtedy siadamy i rozmawiamy na temat tego, jak kto widzi proces szkolenia, jaką ma wizję. Jeżeli jest nam po drodze, to próbujemy, i, i, i najpierw tego typu osoba jest asystentem, czy też drugim instruktorem, a z czasem, jeżeli to wszystko, Działa i, i nasze wizje tego, jak powinno wyglądać szkolenie, się zgadzają. Staje się instruktorem pierwszym, instruktorem wiodącym, czy też instruktorem, który przewodzi każdemu projektowi. A jak wygląda proces szkolenia? Kogo szkolicie, jak ci ludzie do was trafiają? Nie ma jednego modelu szkolenia dzisiaj w Akademii, ale spróbuję to przybliżyć. Na tyle, ile Będę mógł. Jest jedna grupa szkoleń, to są szkolenia otwarte, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jest tam sekcja szkoleń, na przykład z pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też z medycyny pola walki. Jest tam sekcja szkoleń strzeleckich, czy też sekcja szkoleń poświęcona ochronie ochronie osobistej, ochronie w warunkach wysokiego ryzyka, ochronie statków. A więc to jest jedna grupa szkoleń, gdzie każdy, kto spełnia warunki, może przystąpić do tego typu szkolenia, zapisać się, jest podany terminarz, kalendarz na rok już teraz 2023. I zrealizować to szkolenie, które jest dla niego interesujące. To jest jedna grupa szkoleń. Druga grupa to są szkolenia, które Otrzymujemy bezpośrednio od naszych zleceniodawców, a więc od jednostek wojska i policji szkolenia profilowane, a więc zgłasza się do nas osoba reprezentująca daną instytucję i ma potrzeby związane z takim czy nie innym tematem. Wówczas razem budujemy plan szkolenia, ustalamy co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o efekt końcowy, budujemy plan, omawiamy jak to ma wszystko wyglądać, i realizujemy. To jest, powiedziałbym, druga grupa e, szkoleń, które, które się w Akademii dzieją. To się tyczy zarówno jednostek, jak i firm prywatnych, bo bardzo często się zgłaszają też do nas firmy prywatne, organizacje pozarządowe e, i inne tego typu agendy. E, wreszcie są też szkolenia, które organizujemy poza naszym ośrodkiem szkoleniowym. W Polsce, we Włośdziewkach i wysyłamy instruktorów na dedykowane szkolenia do innego kraju. Wtedy to klient może po prostu wybrać to szkolenie, które realizujemy w ramach otwartego grafiku szkoleń, czy też może zamówić szkolenie, na którym jemu najbardziej zależy. Patrzyłem na stronie, to tych szkoleń trochę jest. Ceny, no tam chyba od piątki w górę z tego, co kojarzę. I powiedz mi, no, to, to jest, dla mnie to jest normalna yy, stawka. I powiedz mi, i, jeżeli ktoś przyjeżdża na no, takie podstawowe, jakieś tam by sobie wybrał, nawet załóżmy hipotetycznie za takie szkolenie, to rozumiesz, że to w tym szkoleniu jest wszystko, że on tam ma ten pobyt, amunicję, szkolenie, czy są jakieś ekstra dodatkowe opłaty? Bardzo nam zależy, żeby w momencie, w którym osoba przyjedzie na, na trening czy na szkolenie, skupiła się tylko i wyłącznie na szkoleniu, a więc... Ilekroć przyjeżdża do nas osoba na kurs, to my zajmujemy się wszystkim od początku do końca. Na siebie bierzemy ten ciężar logistyki, tak bym to powiedział. A więc, jeżeli jest to osoba z innego kraju, odbieramy ją z lotniska, kwaterujemy u nas w ośrodku, zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, trzy posiłki dziennie, dostęp do, 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 do siłowni internet, już też inne, inne rzeczy w ramach Broń, ośrodka. amunicja, te wszystkie rzeczy? Broń, amunicja, kabury, kamizelki, kaski. Czyli, czyli jakbym dzisiaj tak sobie pojechał, jak jestem? Możesz jechać tak, jak jesteś i odbyć szkolenie. I, tak, i będę szko się wyszkolał. Dokładnie tak. Na tym, na tym to polega. Szkolisz się 3 dni, siedem dni, dwa tygodnie, tyle ile, ile ktoś planuje. I, i, i w, w, w ramach tego, co, co zaplanował. Tak jak A powiedziałem: to... Mamy szkolenie, na przykład typowo strzeleckie, gdzie możesz podjąć decyzję i powiedzieć: Chciałbym dzisiaj nauczyć się strzelać. Nie miałem nigdy doświadczenia z bronią. Chcę wiedzieć, <coughs> czym jest strzelectwo. Mamy tego typu szkolenia. Przyjeżdżasz do nas i rozpoczynasz taką, taki, taki kurs. Trzydniowy, to jest naj, najkrótszy wymiar, w jakim realizujemy szkolenie. Trzy dni. Z reguły są to szkolenia weekendowe, piątek, sobota, niedziela. A powiedz, ile na takim kursie wystrzeliłbym amunicji? Około 400 sztuk amunicji, to jest powiedziałbym taka podstawa, jeżeli chodzi o kurs podstawowy. I w ramach później, jak idziemy dalej, bo zaczynając od szkolenia bazowego, tak zwanego Combined Firearms, czyli szkolenie, na którym przez trzy dni masz do czynienia z trzema różnymi platformami, a więc jest Glock, jest platforma AK-47, jest platforma AR-15, a więc w każdym z tych, z tych trzech dni masz do czynienia z inną jednostką, tak żeby móc sobie wyrobić zdanie na temat tego, OK, wiem, że to jest pistolet, to jest karabin i, i, i już wiem mniej więcej czym jest przede wszystkim bezpieczeństwo, bo, bo na to zwracam uwagę przede wszystkim, ale, ale też wiem już czym jest, czym jest to strzelectwo. I gdzie chcę pójść z tym dalej? Czy chcę bardziej się szkolić, jeżeli chodzi o pistolet, czy bardziej chcę się szkolić, jeżeli chodzi o karabin? Czy w ogóle po tych trzech dniach rezygnuję? Zrobiłem to, co, to, co chciałem, osiągnąłem swój cel. Nie, nie interesuje mnie kontynuowanie tego wątku, a więc to wszystko zależy od, od tego, jakie ma ktoś cele. Tak, to, jest, to jest chociażby szkolenie strzeleckie. Jeżeli ktoś chce rozpocząć szkolenie dotyczące ochrony, tak samo. Są różne szkolenia, jest podstawowe, zaawansowane szkolenie w warunkach wysokiego ryzyka. To są już dłuższe szkolenia, bo trwają minimum 7 dni, do 2 tygodni włącznie. I, I to już jest dłuższe szkolenie, które, które wymaga no, tego, żeby jednak te, te 14 dni sobie wyciąć i się skupić w pełni na szkoleniu. 14 dni? Tyle trwa szkolenie z ochrony osobistej. Close Protection Operative to jest 14 dni. To jest szkolenie, tak jak powiedziałem, podstawowe, kończące się akredytacją brytyjską, Level 3 Close Protection Operative, takim swego rodzaju standardem dzisiaj w branży, a więc nabyciem kompetencji, i powoduje to, że osoba, która tego typu szkolenie ukończy, no ma zaświadczenie wydane przez brytyjskie awarding bodies, tak się nazywają, a więc takie, powiedziałbym, ciała akredytacyjne. Izby akredytacyjne, które powodują, że ten certyfikat jest rozpoznawany na całym świecie. A powiedz, jak ktoś właśnie przyjeżdża na takie szkolenie, właśnie te ochronianskie, jest jakaś weryfikacja na przykład jego sprawności fizycznej? Nie, nie weryfikujemy sprawności fizycznej osób, które przyjeżdżają na szkolenie. Aczkolwiek w informacji, której, którą wysyłamy do kursantów przed szkoleniem, opisujemy to, jak wygląda intensywność kursu, jak wygląda rutyna dnia. I czego oczekujemy względem sprawności fizycznej od takiego kandydata, ponieważ przyjeżdża do nas ludzie z całego świata i weryfikacja jego możliwości fizycznych na, na samym początku szkolenia, w naszym przekonaniu, no, nie miałaby sensu, bo jeżeli ktoś miałby przyjechać, dajmy na to z Kanady, żeby się przekonać, że pod względem fizycznym się nie nadaje, i żebyśmy mu powiedzieli: słuchaj, wiesz co, to tyle, możesz wracać do domu. Byłoby to nie do końca, myślę, transparentne. A więc my przedstawiamy wymogi, jakich, oczeku, jakiego, jakich oczekujemy. Mam tu na myśli, jeżeli chodzi o, o, o kwestie sprawnościowe. Jest to opisane na, w pakiecie informacyjnym, który, który każda osoba dostaje, jak się przygotować na szkolenie, co ze sobą zabrać, i wtedy przyjeżdżasz i spełniasz te kryteria, albo nie. Jeżeli ich nie spełniasz, to wówczas nie bierzesz udziału w całym, powiedziałbym, panelu czy cyklu dotyczącym Sprawności fizycznej, walki, walki wręcz, i nie, kończysz, i nie kończysz wtedy tego szkolenia. I to już jest no, Twój problem, że nie przygotowałeś się do szkolenia, pomimo tego, że miałeś wytyczne podane. Nie tylko w zakresie sprawności fizycznej, ale na przykład znajomości języka angielskiego, bo trzeba powiedzieć, że każde szkolenie, które jest na naszym grafiku szkoleniowym, jest szkoleniem prowadzone w języku angielskim. Przyjęliśmy język angielski jako taki powiedziałbym, język wiodący. Pomimo tego, że nasi instruktorzy rozmawiają w różnych językach, czyli po francusku, niemiecku, niemniej nasze wykłady, książki, które dajemy, prezentacje multimedialne, to jest język angielski. Jeżeli znasz język angielski w takim stopniu, żeby zrozumieć komendy i polecenia, jak i również być w stanie przygotować szkolenie, zapraszamy. No, jeżeli nie masz tej wiedzy, no to przyjeżdżając na miejsce możesz się może się rozczarować, ale my jasno komunikujemy przed szkoleniem, jak to wygląda. Proces takiego przyjęcia kandydata rozpoczyna się na długo przed. Większość ludzi takie rzeczy planuje. Większość, mówię. Oczywiście, że zdarzają się ludzie, którzy próbują czasami załapać się last minute, ale trzeba pamiętać o tym, że spora część naszych szkoleń jest no, już po prostu zarezerwowana. Nie ma miejsc na szkolenie. I, I tak po prostu z tygodnia na tydzień się nie zapiszesz. Nawet jeżeli chcesz i, i masz czas i finanse, to po prostu się na to szkolenie nie dostaniesz i my też odradzamy, mówimy lepiej, żeby, żeby taka osoba się przygotowała i była świadoma e, podjęcia procesu szkoleniowego, żeby uniknąć później e, jakichkolwiek rozczarowań, bo to jest tak, że e, bardzo często się ludziom wydaje, że, że się uda, że jakoś to będzie, A a tak nie jest. To jest 14 dni. Rozruch zaczynamy o 6 rano. Później śniadanie od 9 do godziny 13 jest pierwszy blok szkoleniowy. 13-14 lunch od 14 do 18.30 drugi blok szkoleniowy. Później kolacja. I bardzo często, jeszcze po kolacji, robimy tak zwane wieczorne workshopy. Więc kończysz dzień o godzinie 21.00-22. Rzadko kto ma siłę, żeby jeszcze cokolwiek zrobić, choć wiele osób na początku mówi, że pyta się, czy jest siłownia, czy jest gdzie pobiegać. Ja mówimy, oczywiście, że jest, ale ta, 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 te chęci są szybko weryfikowane już na miejscu, bo my jesteśmy zdania, że jak ktoś już przyjeżdża na 14 dni, to powinien w 110% wykorzystać naszą infrastrukturę, sprzęt, instruktorów po to, żeby żeby osiągnąć swój cel, jakim jest zdanie egzaminu końcowego i osiągnięcie tych, tych, tych celów, po które przyjechał. A zdarzyło się jakieś ciekawe albo śmieszne anegdoty, jak chociażby, że przyjechał jakiś gagatek i tam nakłamał w tym opisie, że tak, umie angielski i tak dalej, a na miejscu jednak. Zdarzają się takie przypadki cały czas, że ludzie mają różne wyobrażenia na swój temat. Nie weryfikują tego zgodnie z naszymi zaleceniami, tego na przykład, czy zna język angielski, czy nie, e, czy jest sprawny fizycznie, czy nie. I po pierwszych dwóch, trzech dniach po prostu, po prostu wyjeżdżają. E, i, i, I to jest coś, co się zdarza, e, myślę, na każdym szkoleniu, e, że ktoś po prostu rezygnuje i, i wtedy stara się szukać wiesz, e, winy e, wszędzie poza samym sobą, bo to się bardzo często zdarza mówiąc, że pokój nie taki, że, że pogoda nie taka, albo że coś tam w recepcji jest nie tak, czy instruktor jest wobec niego jakiś, uwziął się na niego zupa w pierwsze czy w czy zupa była za zimna, tak? I, i, I wtedy mówi, że on rezygnuje, bo na przykład no nie, 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 nie ma takiego, e, takiej stołówki, jakby on sobie wyobrażał. E, weryfikujemy to, żeby nie było, to nie jest tak, że że nie, nie, nie chcemy tego zweryfikować, bo z reguły osoby będące na miejscu, czy też ja, czy Tomek weryfikujemy to, spotykamy się z taką osobą i, i rozmawiamy bezpośrednio, bo zależy mi na tym, żeby zrozumieć, co powoduje osobą, która już no, zrezygnowała ze szkolenia. I najczęściej jest tak po prostu, że wydawało mi się, że mi się uda i że, że będzie OK, że jakoś to będzie i, i, i że to po prostu jakoś pójdzie. Czy byli operatorzy też szkoleń w Waszej firmie? Byli operatorzy jednostek specjalnych, masz to na myśli? Hmm. Tak. Bardzo dużo osób, które kończy swoją karierę w wojsku czy w policji, podejmuje temat przekwalifikowania się, czy też przystosowania do funkcjonowania już w cywilu. Są nawet na to środki w ramach armii, a więc jest tak zwana rekonwersja, gdzie jest fundusz który pozwala wykorzystać e, finanse, które przysługują każdemu żołnierzowi na to, żeby, żeby podjąć szkolenie. E, tak też jest w pozostałych krajach w Europie. E, I tak, i podejmują szkolenia, e, z reguły te akredytowane, a bowiem one dają e, możliwość realnego znalezienia pracy w sektorze, e, w sektorze bezpieczeństwa, tym e, Private Security Industry, tak to się nazywa. I podejmują najczęściej też szkolenia FREC, First Response Emergency Care, to jest szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenie z ochrony osobistej, Close Protection Operative, czasami kończą to szkoleniem PSD Level 4. A więc to są takie trzy szkolenia, które są najpopularniejsze wśród osób, które służyły i, i chcą odnaleźć się teraz w, w cywilu. No, bo to trochę specyfikacja tej pracy jest totalnie inna. Nie? Oni bardzo szybko się jak gdyby przekwalifikują. No to właśnie, jest, no, bo tam wiesz, siły specjalne, no to jest wejście, kopanie w drzwi przysłowiowe, a tutaj jednak jest no, troszkę inaczej. nie? Troszkę mają tej ochrony tamtych VIP-ów, ale czy to jak gdyby oddaje to faktycznie, co się dzieje na rynku cywilnym? Trzeba no. powiedzieć, że e, firmy e, ochroniarskie, Zatrudniające osoby do pracy na całym świecie szukają przede wszystkim, ja nie mówię, że tylko, ale szukają przede wszystkim osób, które, które służyły, ponieważ jest to format osób, które najlepiej się sprawdzają w warunkach wieko, wysokiego ryzyka. Więc jeżeli służyłeś w wojsku i byłeś na misji przez jakiś czas 3 miesiące, 6 miesięcy, może i dłużej to taka misja związana z wyjazdem na Bliski Wschód i, i, i pracowaniem jako, jako PSD nie będzie dla, cie, dla Ciebie niczym nowym. Oczywiście, że trochę zmienia się Twoja rola, bo nie, nie, nie realizujesz już zadań w ramach armii, zadań, które ma każdy żołnierz, a reagujesz, realizujesz zadania agenta ochrony, agenta PSD. To się trochę różni. Ta, ta specyfika jest czymś, czego uczymy na szkoleniu, przy czym zawsze zaznaczamy, że szkolenie jest tak na dobrą sprawę dopiero początkiem drogi Przekwalifikowaniu się, tak, a więc my zachęcamy do tego, żeby po ukończeniu szkolenia każdy jeden kursant rozwijał swoje umiejętności w danym kierunku. A więc jeżeli zakończyłeś szkolenie i Okej, okay, masz te, spełniasz te, 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 te wymogi, żeby zdać egzamin, to pamiętaj, że tu się nie kończy Twoja, twoja rola i nauka, i powinieneś to dalej rozwijać, czytając książki, analizując bieżące informacje na temat rynku, tego co się dzieje, podnoszenia swojej świadomości a propos zagrożeń w danym terenie, a propos działań modus operandi, e, terrorystów w danym regionie, czy, czy analizy w ogóle tego co się dzieje w regionie politycznie, bo to jest ważne, żeby wiedzieć jakby jak wyglądają e, geopolityczne rozdania w regionie, w którym będziemy, będziemy pracowali, że nie będziemy podnosili tego, tego rodzaju świadomości, to bez względu na to, jakie mamy umiejętności, jako były funkcjonariusz czy operator jednostek specjalnych, bez względu na to, jakie kompetencje nabędziemy, możemy się znaleźć w miejscu, z którego no niekoniecznie już będzie jak, jak, jak wyjść. Więc zachęcamy do tego, żeby pomimo ukończonych szkoleń dalej rozwijać się w tych kierunkach i podnosić swoje, swoje kompetencje, swoją wiedzę. A więc to przekwalifikowanie się nie odbywa się tylko na przestrzeni. 3 czy 4 tygodniowego kursu, a przystosowanie się takie do realiów rynku, bezpie... rynku, rynku prywatnego, ochrony, a powiedziałbym, niektórym się udaje już po, po pół roku, rok, a niektórzy dochodzą do wniosku, że nie jest to dla nich, weryfikują i wracają bardzo często do służby. Wiele, wiele osób miałem okazję poznać, którzy spróbowali swoich sił w rynku prywatnym, w pracy, w ochronie statków. Czy w Iraku w ochronie PSD, czy kiedyś jeszcze w Afganistanie, zanim doszło do powrotu talibów. I zrozumieli, że, że rynek prywatny to nie jest coś dla nich. Z różnych przyczyn, z różnych powodów, I, ale okej, okay, spróbowali, podjęli, podjęli temat, zweryfikowali i mają już pełny obraz tego, jak to wygląda. Problemy na polskim rynku szkoleniowym z zakresu ochrony. Jakie to są problemy i jakie miałbyś wskazówki do zmian? Nie ograniczałbym się tutaj tylko do rynku polskiego. Poszedłbym dalej i powiedziałbym w ogóle problem na, na, na rynku szkoleniowym w Europie czy na świecie. Bo ten rynek szkoleniowy bardzo się rozwinął na przestrzeni ostatnich 100 lat. Tak jak, tak jak się temu przyglądam. Problem jest zawsze ten sam. Eee... A mianowicie szkoda, że są ludzie czy firmy, które no nie do końca zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jakiej się podejmują, organizując szkolenie. Nie organizują je bardzo przypadkowo, bez zabezpieczenia logistycznego, w sprzęt, w infrastrukturę, w różnych dziwnych miejscach, bez jakiejkolwiek próby weryfikacji tego, gdzie to organizują, jak. Co może wpłynąć na bezpieczeństwo osób korzystających ze szkolenia. A jeżeli już dojdzie do wypadku, nie daj Boże, jakiegoś, to wpływa to negatywnie na całą branżę. Więc, więc to jest takim zagrożeniem, które, które ja widzę, bo jest bardzo dużo inicjatyw szkoleniowych, które, które się rozpoczynają, czy które są, i ja jestem zawsze bardzo pozytywnie nastawiony. Bo każda tego typu inicjatywa szkoleniowa, która wpływa na poprawę obronności naszego kraju, jest dobra. E, i, I nie rozpatruję tego w, w kategoriach e, konkurencji. Wręcz przeciwnie, e, bardzo dobrze, że są fajne ośrodki szkoleniowe, które potrafią dobrze wyszkolić z zakresu np. medycyny pola walki, z zakresu strzelectwa, walki wręcz, czy ochrony osobistej. Tak długo jak to się odbywa, tak, zachowując te, te, te niezbędne kanony, a więc ubezpieczenia przede wszystkim ośrodka szkoleniowego, instruktorów czy kursantów, zabezpieczenia we, właściwą, we właściwy sprzęt, broń, amunicję, strzelnicę, jeżeli to wszystko jest podopinane na ostatni guzik, co nie jest proste, super, to, to oby tak dalej. Gorzej, jeżeli komuś się wydaje znowu, że. Zorganizować szkolenie to potrzeba tylko jakiegoś tam, a może strzelnica, a może nie, to gdzieś tam pójdę, coś wynajmę, tu broń pożyczę od tego, tamtą, to gdzieś tam jakoś zorganizuję, jakoś się zorganizuje i to tak wszystko się organizuje 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia. I, I słyszę później te frustracje, które bardzo często są częścią takich doświadczeń szkoleniowych i no cóż, mogę powiedzieć tylko, że szkoda mi, że ktoś stracił swój czas i pieniądze na, 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 na takie działania, ale to no, nie po raz pierwszy, jak, jak takie historie się odbywają. E, chyba nic innego na tą chwilę mi nie przychodzi nie przychodzi na myśl. E, poza może jeszcze takim, takim aspektem, że. E, Rzeczywiście, wspomniałeś, dużo się dzieje w sieci, dużo się dzieje w internecie, dużo jest kanałów, gdzie pokazuje się różnego rodzaju techniki, ćwiczenia, i problem pojawia się w momencie, w którym taki kursant chce już pierwszego dnia nauczyć się tego, tego wszystkiego, ale na najwyższym poziomie na najwyższym levelu. Zapominając o tym, że no są takie podstawy jak budowa broni, zasady bezpieczeństwa broni, zasady bezpieczeństwa to jest muszka, to jest czerbinka, tak zwane ABC. I ja jestem zwolennikiem wyjścia od takich solidnych podstaw, obsługi manualu treningu na sucho, jeżeli mówimy tutaj na przykład o treningu strzeleckim, czyli przyswojenia sobie podstaw i upewnienia się, że zanim ja Rozpocznę szkolenie z bronią, to ja, 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 ja wiem o niej wszystko. Ja czuję się z nią pewnie. A, a dziś jest tak, że ktoś chce w jeden dzień, góra, dwa zrobić szkolenie pistolet, karabin e, najlepiej, e, wiesz, przy okazji zrobić sobie zdjęcia, e, nagrać filmik e, i to wszystko się odbywa gdzieś tam e, przy okazji. No, i niestety to wpływa na zaniżanie bezpieczeństwa na takim szkoleniu. Zapomina się o, 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 o zasadach bezpieczeństwa, bo, bo ktoś chce, tak jak powiedziałem, w dwa dni przerobić wszystko. Tego się nie da. I, I jak ktoś pyta o takie szkolenia, wiesz, dwudniowe, jednodniowe, naucz mnie wszystkiego w jeden dzień, to zdecydowanie odmawiamy. Być może jest ktoś, kto potrafi. My takich rzeczy nie potrafimy nauczyć wszystkiego w jeden dzień, ale jeżeli są tacy ludzie, no to, 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 to wtedy powstają te takie, jak, jak, jak to czasami mówię, te dzikie inicjatywy szkoleniowe, których, no, których yy, chciałbym, żeby było jak najmniej. A ile u Was takie podstawowe szkolenie najkrótsze trwa? Najkrótsze szkolenie to jest trzy dni eee, i ono poświęcone jest na poznaniu trzech platform: pistolet Glock. Karabin AK-47, czy też Platforma AK-47 i M4. Pełen wymiar 30 godzin szkoleniowych, bo to są 3 dni, 30 godzin od rana do wieczora, w trybie stacjonarnym w naszym ośrodku. Przyjeżdżasz w czwartek wieczorem, kwaterujesz się, zaczynasz szkolenie w piątek rano, szkolisz się do niedzieli do wieczora, wyjeżdżasz i, i powinieneś być uposażony w te wszystkie niezbędne informacje do tego. Aby wiedzieć, jak bezpiecznie posługiwać się bronią i być pewnym tego, co robisz, jak robisz. Tak to co wygląda. To jest taki pierwszy etap w ogóle chyba. To jest pierwszy etap. Do zabawy z bronią. Do, 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 tak, do Czy zabawy do z bronią. Do rozpoczęcia tej przygody yy, związanej ze strzelectwem. Jak już jesteśmy przy broni, to jak, jaki jest Twój stosunek do tego, żeby. Do tego powszechnego dostępu Polaków do broni palnej. Mój stosunek jest bardzo pozytywny do tego i uważam, że jeżeli e, ktoś podejmuje decyzję, że chce mieć broń, e, to powinien móc mieć ku temu e, możliwości, a takie dzisiaj są. E, I uważam, że jest to bardzo dobre, bo e, strzelectwo sportowe, e, jak, jak każdy inny sport, uważam, że jest czymś. Czymś bardzo pozytywnym, jeżeli chodzi o cały ruch związany ze strzelectwem sportowym i, i tym, e, jakie nabywamy umiejętności w procesie strzelectwa sportowego. Więc e, jak dla mnie tylko na plus. Oby tak dalej. Są różne pogłoski, e, że Unia Europejska to zmieni, że zacznie się ponowne regulamentowanie dostępu, tak jak to było być może w latach późnych 90. czy wczesnych 2000 -tych. nie chciałbym, żeby tak było, bo uważam, że jest to prawo każdego człowieka, żeby mieć dostęp do broni. A nie zmieniłbyś przepisów odnośnie. Wiesz, że jest taki problem, że wszyscy udają właśnie tych sportowców, a strzelają nabojowo, nie? Tak samo wiesz, są tą kolekcją czy myśliwcem czy nie powinno być tak, żeby to jakoś broń to broń. Masz pozwolenie i, i do, do takich, ani do takich celów. Tak to funkcjonuje dzisiaj e, i funkcjonuje dobrze. Tak, tak ja to odbieram przynajmniej. E, więc jeżeli coś funkcjonuje i funkcjonuje dobrze, to trzeba zadać sobie pytanie, czy jest sens to zmieniać, bo jeżeli to zmienimy, to nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie. E, jestem zdania, że w obecnej, w obecnej formule to się sprawdza. Taki mam też. E, odbiór od, od wszystkich użytkowników, którzy przyjeżdżają z własną bronią do nas na szkolenia. i Chyba jest ok. I, i, I skoro tak jest, to trzymajmy się tego. Przechodzimy do pytań z komentarzy. Jakie perspektywy szkolenia ma ESA, biorąc pod uwagę trwające od prawie roku działania na froncie rosyjsko-ukraińskim, na przykład szkolenie z dronów bojowych? Bacznie się temu wszystkiemu przyglądamy. Co się dzieje na, na Ukrainie. I tak jak już wcześniej wspomniałem, wspólnie z naszymi instruktorami, analizujemy metody wykorzystywane do, 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 do walki. Ilekroć przyjeżdżają do nas osoby z armii ukraińskiej, które wysyłane są na przykład przez, przez Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy na szkolenie. Rozmawiamy z nimi a propos problemów czy też zagadnień, z jakimi się spotykają na polu walki. Czy, czy są to medycy czy, czy operatorzy e, funkcjonujący w ramach innych struktur. E, rozmawiamy z nimi, e, analizujemy i, i, e, i bierzemy to na warsztat, bo e, byłoby dużą ignorancją, e, gdybyśmy nie zwracali uwagi na to, co jest najbardziej aktualnym dzisiaj, myślę, konfliktem na świecie, gdzie zderzają się różne szkoły, różne koncepty i, i, i technika wojskowa powiedziałbym na każdym szczeblu. Od tej najbardziej zaawansowanej po, po, tej, po tą starą, wręcz jeszcze e, pamiętającą czasy Zimnej Wojny, a może nawet II Wojny Światowej. Jaką opinię ma Bartosz na temat obecnej kondycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej oraz perspektywy na dalszy rozwój Wojska Polskiego? E, to jest bardzo bardzo ogólne pytanie, i trudno mi się odnieść do niego jakkolwiek. Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna na temat tego, co widzę, co się dzieje z jednostkami, z którymi mam czy miewam do czynienia. Jest to, jest to moje, moje, że tak powiem, osobiste wrażenie. Że armia jest, jest doinwestowana, jest, jest plan i, i koncept na szkolenie. I jeszcze raz powtarzam, mam tutaj perspektywne porównania z innymi krajami będącymi w ramach NATO czy w ogóle na świecie, więc czasami być może ten pesymizm, który zdarza się a propos naszej armii, bierze się być może z tego, że, 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 że ktoś, kto ma taką opinię, nie ma nie ma porównania, a więc wydaje mu się, że to, co widzi, że to, co obserwuje, jest złe. Ja mam to porównanie i uważam, że jest, że jest naprawdę nieźle. E, e, zwłaszcza w ostatnich kilku latach postęp, jeżeli chodzi o doinwestowanie do armii, szkolenie, sprzęt, jest powiedziałbym e, no, zupełnie nową jakością. Jak współpracuje się Bartoszowi z jednostkami Wojska Polskiego, które szkolą się w ESA od jednostek specjalnych powodów? Współpraca jest, jest bardzo dobra. E, ja sobie cenię e, transparentność w każdej komunikacji, którą mamy, czy z jednostkami e, specjalnymi, czy z WOT-em. E, jeden kanał komunikacyjny e, i dotrzymywanie zobowiązań. To jest coś, co, co cenimy, myślę, w każdej relacji i to przebiega bez zakłóceń. E, i, więc tak długo jak jak, jak ten stan będzie utrzymywany, tak mogę powiedzieć, że jest, jest bardzo dobrze. Czy jest możliwość pracy w ESA? Tak, jak najbardziej. Jest możliwość pracy w ESA. Zawsze poszukujemy, czy szukamy, czy jesteśmy gotowi i otwarci na nowych, nowych ludzi, instruktorów, szkoleniowców, którzy mogą wprowadzić coś nowego i zaproponować. To się cały czas dzieje, więc każdego roku dochodzi do nas ktoś nowy i, i, i proponuje swoje, swój, swój koncept, czy też swoje rozwiązania szkoleniowe, dzięki czemu pozostajemy ośrodkiem szkoleniowym stale rozwijającym się, dynamicznym, otwartym na, na nowości, na przykład w dziedzinie szkoleń. Od dwóch dwóch czy trzech lat proponujemy na przykład szkolenie dotyczące OSINT-u. coś co jest nowością w dziedzinie szkoleń, a czymś co jest bardzo tematem, powiedziałbym dzisiaj takim potrzebnym i wiele coraz więcej osób zwraca się do nas, coraz więcej jednostek, agencji nie tylko z kraju, ale i z zagranicy zwraca się do nas po szkolenia osintowskie. A co to znaczy szkolenie OSINT-owskie? Open source Intelligence gathering, a więc analiza tego wszystkiego, co mamy w ramach dostępnych źródeł informacyjnych, głównie kanały związane z siecią internetową. Czyli jakby tłumacząc na język ludu, taka umiejętność filtracji informacji. Dokładnie, tak. No i to ciekawy kurs. I sam chętni. Wcześniej, wcześniej nie mieliśmy tego szkolenia w ofercie. Jeden z instruktorów właśnie zaproponował podjęcie takiego tematu. Wyszedł, wyszedł z inicjatywą, wyszedł z, z propozycją zorganizowania takiego szkolenia. I w jednym roku, chyba na samym początku, w 2020, to był rok, rok dotknięty pandemią. To było kilkanaście osób. I od tego momentu, trochę na zasadzie kuli śnieżnej, zaczęło być z każdym rokiem coraz więcej osób chętnych. I z tego powiedziałbym, z tych otwartych szkoleń, gdzie każdy może się zapisać, jak i również specjalistycznych zamówień z jednostek w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych innych krajów. Myślę, że takie kursy to powinny być wprowadzone w szkołach? Zawodowych, Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Chyba nie wszyscy sobie zdają sprawę, w jakiej my propagandzie uczestniczymy, zwłaszcza w tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, że to... Znaczy, dla mnie to jest wojna propagandowa, nie? I to taka mega. Tak. I teraz, jak te informacje właśnie zweryfikować, bo no, tworzysz swoje, jak gdyby swój światopogląd na podstawie tego, co widzisz, a ktoś te treści tworzy. Mhm. Jest to selekcja. Selekcja tego w ogóle, co się, co się podaje w odbiorniku jest bardzo trudna, bo za każdym razem, kiedy rezygnujesz z czegoś, nawet nie wiesz, kiedy wpływasz na, 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 na już kolejny kanał odbioru i, i nawet nie wiesz, kiedy możesz stać się właśnie ofiarą kolejnej propagandy. A więc umiejętność selekcji, dobierania informacji, jest jednym chyba z ważniejszych zagadnień dzisiejszego świata, gdzie trzeba pamiętać, że z każdej, z każdego jednego urządzenia, telefon, komputer, iPad, czy, czy tablet, czy, czy cokolwiek innego płynie jakaś propaganda. W taki czy nie inny sposób. I mógłbyś... próby dotarcia do ciebie. A mógłbyś zdradzić taki jeden podstawowy tip, na co uważać? Nic mi nie przychodzi teraz do głowy, ale jeżeli, jeżeli coś będzie, to, to... To być może na Ja koniec. kiedyś słyszałem od kolegi, który zajmował się w wojsku y, tym rozpoznaniem osobowym, y, żeby przede wszystkim uważać na informacje, które wzbudzają w tobie emocje. Że to już jest pierwszy sygnał, którego będziesz świadomy. Nie? Że jak już rośnie ci ci ciśnienie, to znaczy, że już musisz uważać. Okay. Nie wiem, czy jest to też. Y, Podzielam. Podzielam. Czy po kursach typu PMC pośredniczycie, pomagają swoim studentom znaleźć pracę, kontrakt? Nie jesteśmy pośrednikiem pracy, nigdy nim nie byliśmy i zawsze e, jasno e, staramy się to komunikować wszystkim osobom, które się do nas zapisują na szkolenia, że ESA jest firmą szkoleniową, a nie pośrednikiem pracy ani agencją pośredniczącą w znalezieniu pracy. I zawsze staram się to bardzo wyraźnie podkreślić, ponieważ dużo osób niejako utożsamia szkolenie ze znalezieniem pracy bezpośrednio po to. Tak jakbyś skończył kurs na prawo jazdy i oczekiwał, że od razu dostaniesz po kursie od tej firmy pracę w charakterze kierowcy. To jest mniej więcej w ten sposób, jeżeli ktoś pyta się o, o, o czy gwarantujecie pracę po kursie? O, to jest, to jest pytanie, które, z którym zdarza się mi, mi gdzieś tam zderzać. Czy gwarantujecie pracę po kursie? Ktoś pisze właśnie do nas e-mail ze skrzynki mailowej, czy jeżeli skończył was kurs, to gwarantujecie pracę? Nie wiesz nic o człowieku, nic kompletnie, po prostu pisze maila, nie przedstawia się i, i zadaje takie pytanie. Ale staramy się za każdym razem odnieść do tego. Do tego. Do tego pytania i mówię zawsze to samo. Nie, nie gwarantujemy pracy nikomu, bo gwarancje bywają bardzo zgubne. Nie jesteśmy pośrednikiem pracy. Stwarzamy takie możliwości. Tak, jeżeli ktoś bierze udział w naszym szkoleniu, close protection czy PMC, przyjeżdżają do nas na ośrodek osoby z departamentów human resource, firm ochroniarskich ze świata. Jeżeli widzą kandydata, który spełnia ich kryteria, biorą go na bok, rozmawiają, przedstawiają się oczywiście najpierw w klasie, mówią, kim są. Jeżeli ktoś ma ochotę z taką osobą porozmawiać i uzgodnić warunki współpracy, to, to proszę bardzo, jak najbardziej. Są to firmy przez nas zweryfikowane, a więc wiemy, że zapraszając takiego menadżera do spraw Human Resource, do nas do ośrodka, nie nie wprowadzimy na minę przysłowiowo naszego kursanta. A więc jest to firma rzetelna, firma, która się wywiązuje ze swoich obietnic. Dzięki czemu nasz kursant, jeżeli podejmie taką decyzję, że rozpocznie z nimi współpracę, to trafi do rzetelnego pracodawcy. A jak będą się układały ich relacje, to już, to już nie jest coś, co jest częścią szkolenia czy też procesu szkoleniowego odbywającego się w ESA. I w to już po prostu nie wnikamy, ale stwarzamy takie możliwości. Pytanie jest o system BAS, no bo znamy już historię, a co się z nim teraz dzieje? System BAS został stworzony, czy też zaprojektowany do tego, żeby przygotować wojsko na czas wojny i wdrożony wówczas. To było w latach 80., i, i zaprojektowany w tej formie, e, nie został wprowadzony do wojska e, ani policji, a więc tym samym e, jego idea, a więc e, szkolenie wojska lub policji, nie została wtedy na samym początku m, zrealizowana. E, tym samym e, nie ma możliwości, żeby Kontynuować naukę systemu BAS, na przykład na, na poziomie cywilnym, a więc otwieraniu szkół, szkółek, systemów BAS, tworzenia stopni, mistrzów, na to nie ma miejsca. To nie jest system, który, który był po to stworzony. Pozostawił kilku uczniów systemu BAS, ojciec po sobie, Niektórzy z nich prowadzą zajęcia z systemu BAS w ramach European Security Academy. Ilekroć zgłosi się do nas jednostka wojska albo policji, która ma zapotrzebowanie na przeszkolenia z zakresu walki wręcz, proponujemy im panel wybranych technik BAS-3 i wprowadzamy to tak, jak to, tak jak to miało miejsce kilkukrotnie w ramach e, Akademii. Kiedy na przykład wprowadzaliśmy BAS dla e, Mexican... Federal Police, Policji Meksykańskiej, gdy robiliśmy projekt szkoleniowy w 2016 roku dla Policji Meksykańskiej. Tak? Więc tam jeszcze wtedy ojciec pojechał i bezpośrednio systemu nauczał. Natomiast w innej formie, zapisania się na, na zajęcia, do klubu tego nie ma, bo nie taki był cel stworzenia tego systemu i nie. Nie szukamy możliwości komercjalizacji tego systemu, czy prób dążenia do skomercjalizowania go i, i stworzenia sekcji, tak jak powiedziałem, instruktorów, mistrzów, stopni. To zupełnie, to zupełnie nie to. Dla kogo dedykowane są treningi w ESA? Prośba o rys klienta, który skorzysta na szkoleniach najwięcej. Na jakie zagrożenia będzie przygotowany? Szkolenia w ESA. Są dla wszystkich. Więc jeżeli ktoś otworzy naszą stronę internetową i zobaczy panel szkoleń, poczynając od szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, które jest szkoleniem dla każdej, dla każdej jednej osoby, e, uważam, że takie szkoliny powinien przejść, bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji ratowania życia możemy się znaleźć. Idąc dalej, poprzez szkolenia strzeleckie, znowu każdy z nas na pewnym etapie swojego życia może powiedzieć sobie: Hej, chciałbym się nauczyć. Obsługiwać bezpiecznie broń palną ostrą. Proszę bardzo, po to jest ESA. Czy wchodzimy wreszcie w szkolenia specjalistyczne dotyczące na przykład ochrony, wspomniane szkolenie Close Protection czy PSD, to już jest sensu stricte dla osób z branży, czy też dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę, czy też swoją karierę w tej branży. A więc tutaj już się zmienia trochę profil osobowościowy, bo mogą to być zarówno. Byli żołnierze, byli funkcjonariusze, jak i osoby nie mające nigdy wcześniej do czynienia z wojskiem ani policją, ale funkcjonujące w rynku prywatnej ochrony i chcące o to podnieść swoje kwalifikacje i móc dorzucić powiedzmy jeszcze jedną cegiełkę do swojego wyszkolenia. Jaki kraj w Europie najwięcej korzysta z waszych usług, a jakie państwo powinno szkolić więcej? Nie, nie prowadzimy tego typu statystyk. Jeżeli chodzi o, o kraje i tego, kto w jakim zakresie korzysta z naszego ośrodka, cieszy mnie to, że dużo osób przyjeżdża z Polski, zarówno prywatnie, jak i jednostek wojska czy policji. Z krajów europejskich, myślę, że z każdego kraju w skali roku przyjeżdża ktoś. Czy są to grupy prywatne, czy grupy rządowe? Nie ma jednego kraju dominującego, to na pewno. Każdy z, każdy z krajów miał swój epizod, i, 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 i na to staramy kłaść się też nacisk na pewną globalizację tego, co się dzieje w ESA. I tak też było od początku, od kiedy wychodziliśmy, powiedziałbym, na rynki europejskie. Czy światowe, bo to wszystko, co się działo w ramach Cytru Szkolenia Specjalnego pomiędzy 1991 a 2007 rokiem, to było wszystko to, co dotyczyło naszego rynku tutaj, powiedziałbym, polskiego. Po 2007 roku, kiedy, kiedy przekształciliśmy CSS w ESA, zaczęliśmy się wystawiać na międzynarodowych targach, głównie zbrojeniowych, czy dotyczących e, branży defens, czy Security, zaczęliśmy od targów IWA w, Now w Norymberdze, później były targi Shot Show w Stanach Zjednoczonych, a później to już poszło dalej, bo były targi w Kolumbii, targi w Meksyku, w Brazylii, w Tajlandii, w Kazachstanie, a więc w wielu różnych krajach, gdzie wystawialiśmy ESE, i dzięki temu zyskiwaliśmy bazę klientów czy bazę osób zainteresowanych naszymi szkoleniami. I tak jest do dziś. Staramy się wystawiać na, na targach, jak tylko są takie, które są organizowane. Powiedziałbym po naszym profilu. Ostatnie dwa czy trzy lata były trudne z uwagi na trwającą pandemię, ale do 2020 co najmniej raz, dwa razy w roku pojawialiśmy się gdzieś na targach. Tam, gdzie było to możliwe, byliśmy aktywni i pozostajemy. Jak skomentuje rewelacje dotyczące szkolenia ukraińskich nacjonalistów oraz naszych rodzimych skinheadów? Jak się domyślam, pytanie tego słuchacza tyczy się artykułu prasy śledczej, chyba z Wielkiej Brytanii, która miała okazję się ukazać kilka lat temu. Kiedy to jeden z dziennikarzy na podstawie kilku wyciętych z kontekstu zdjęć czy, 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 czy dokumentów. Zbudował obraz naszej firmy szkolącej nacjonalistów ukraińskich. Nie mogę się do tego odnieść inaczej, jak to, że oczywiście jest to nieprawdą, abyśmy szkolili ukraińskich nacjonalistów i, i grupy tego typu. To, co powiedziałem na samym początku, ESA szkoli zawsze osoby. Przede wszystkim niekarane, osoby, które są dopuszczone w danym kraju do szkolenia i weryfikowane, wreszcie osoby, które są zdrowe pod względem psychicznym i fizycznym do podjęcia szkolenia. Ilekrot zwracały się do nas instytucje szkoleniowe lub firmy, lub agencje pozarządowe są one również przez nas weryfikowane. I wówczas podejmujemy decyzję, czy taką grupę osób, czy taką firmę, czy taką jednostkę będziemy Szkolić czy też nie? Eee, w dniu dzisiejszym eee, można nabyć na przykład czapki z naszym logo czy, czy, czy rzepy, i wiem o tym, zdaję sobie sprawę, że możemy stać się częścią pewnej manipulacji czy też propagandy, gdzie ktoś weźmie koszulkę, czapkę naszą i pokaże w jakimś kontekście, że, że ktoś się szkolił u nas i dokonał czegoś. Czy też zrobi sobie zdjęcie w jakimś miejscu związanym z naszą działalnością. Aczkolwiek e, interpretowanie tego typu zdjęć poszlakowych i stwarzanie e, na podstawie tego artykułów, aniżeli mielibyśmy szkolić osoby wspomniane, e, jest jeszcze raz powiem e, niedorzeczne i, i z reguły nie odnosimy się bezpośrednio do tego w prasie. A bowiem dzisiaj prasa drukuje to, co chce drukować, a nie to, co rzeczywiście ma odzwierciedlenie w prawdzie. Jak skomentujesz kursy po 3 4000 euro, po których mało kto dostaje pracę za granicami Polski, mówię tutaj o ludziach po dużym doświadczeniu wojskowym. My oferujemy szkolenia, które przygotowują ludzi pod konkretny profil, pod konkretny, powiedziałbym, e, pod konkretny zawód. Więc jeżeli ktoś podejmuje szkolenie na przykład Close Protection i uzyskuje kompetencje na samym końcu szkolenia, to tak jak powiedziałem, nie jest to gwarancją tego, że ktoś otrzyma pracę. Czemu? Albowiem pracodawcy dzisiaj stawiają wyszkolenie jako jeden z warunków przyjęcia takiej osoby do pracy. A więc posiadane przez ciebie kompetencje nie są jedynym warunkiem, jaki musisz spełniać. Jest szereg innych, każda z firm ma swoje. Tyczy się to różnych aspektów, różnych dziedzin życia. I bardzo często ludzie utożsamiają to, że nie dostali pracy zaraz po kursie, czy też nie zagwarantowaliśmy im pracy, w związku z tym, że nie spełnili być może jakiegoś z wymogów związanych z aplikacją do pracy. I też niejako szukają w nas czy też w naszej działalności, powodów do tego, dla którego oni nie znaleźli pracy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli ktoś ma doświadczenie w wojsku albo policji, w jednostkach specjalnych i ukończył szkolenie, jest bardzo dużo firm w sektorze bezpieczeństwa i ochrony, które takie osoby przyjmą z otwartymi rękami, ale czasami trzeba po prostu. Wypełnić kupon. Wiesz, to tak jak niektóre osoby zadały sobie, pytanie, czemu ja jeszcze nie, nie, nie wygrałem w Totka? A wypełniłeś kupon? No nie, no to odpowiedz sobie na to pytanie, czemu nie wygrałeś? No, tak samo jest tutaj. Jeżeli ktoś nie wypełni kuponu, czyli nie wypełni aplikacji na stronie internetowej tych firm, które bardzo często są skomplikowane, a więc są te aplikacje wypełniane internetowo. I ktoś nie ma cierpliwości, żeby ją wypełnić, lub też nie ma cierpliwości do tego, żeby złożyć podanie, wysłać CV, być w kontakcie z działem e, HR, bo wydaje mu się, że po zakończeniu szkolenia po prostu on powinien na drugi dzień dostać bilet w stronę wysokiego ryzyka, kontrakt i rozpocząć pracę. Tak to nie działa. Jest szereg formalności, które trzeba dopełnić. I, i chyba tutaj najczęściej jest ten dysonans, ten rozdźwięk pomiędzy tym, jak wyglądają realia pracy... W sektorze bezpieczeństwa, w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, a tym, jakie ludzie miewają wyobrażenie po jednostkach na temat, na temat tego, jak to powinno wyglądać. Co jest najtrudniejsze w szkoleniu? Lepiej się trenuje się takich ludzi, którzy nie mieli nigdy broni w ręku i, i w ogóle są jakby spoza tej bajki, czy ludzi takich po wojsku, czy po służbach? Bo często jest tak, ja tak miałem. Na przykład jak ktoś przyszedł z jakimiś nawykami, coś tam, wiadomo, umiał walczyć i tak dalej, ale ciężko go było na przykład przestawić, jak on przez 15 lat robił na przykład wiesz, w takiej pozycji walki. Nie? Zgadzam się lepiej z Lepiej mi było na przykład zawsze, na tej białej kartce Po prostu Zawsze jest słowem. lepiej zapisać e, historię na białej kartce. Natomiast ja się tu odniosę do, do czegoś innego. E, najlepiej się współpracuje z osobami, które tak jakby. Finansują szkolenie z własnych środków, bo oni są ci najambitniejsi, im najbardziej zależy, wiesz? A bardzo często, jak ktoś przyjeżdża na szkolenie albo został wysłany przez firmę, to ma bardzo lekceważący, wręcz arogancki stosunek do tego szkolenia, i z takimi ludźmi najciężej się współpracuje, bo jeżeli na przykład ty masz ambicje nabycia jakichś kompetencji, wydajesz, Własne pieniądze, zarobione pieniądze, których no nie, nie wydasz na przyjemności, nie wydasz na rodzinę, tylko, tylko wydajesz je na podniesienie kompetencji, to jedziesz do nas z jednym celem: wziąć maksa i, i nauczyć się wszystkiego, co mogę. Wykorzystać każdą jedną minutę spędzoną w tym ośrodku. Uwielbiamy współpracować z takimi osobami. To są, to są świetni ludzie, nawiązujemy relacje, bardzo często przyjacielskie. Ja sam chcę poznawać tego typu ludzi. Z czasem oni się stają częścią nas, oni się stają instruktorami w akademii, bo, bo tacy ludzie bardzo są, często są, są pasjonatami i, i poświęcają się. Trudno mi się współpracuje z osobami, czy trudno nam się współpracuje z osobami, które, tak jak powiedziałem, zostają wysłane na szkolenie, czy też finansowanie szkolenia od, odbywa się z jakiegoś budżetu I, i, i oni są na takim szkoleniu jak za karę. To, to, to wtedy tak. I, I myślę, i jedna, i druga strona chce, żeby to szkolenie się jak, naj, jak najszybciej zakończyło. I to jest taki, powiedziałbym, najtrudniejszy do, do, do orzek, do zgryzienia w naszej branży. Mieliście okazję współpracować z jakimiś polskimi jednostkami tak. specjalnymi? Tak, współpracujemy na co dzień z, polskami, z polskimi jednostkami specjalnymi. E, z policji e, i wojska. E, nie mogę podawać bezpośrednio. Które jednostki to są, albowiem w umowach, które podpisujemy, mamy klauzulę o zachowaniu poufności. Natomiast w otwartych źródłach internetowych bardzo często można zobaczyć, kto się szkoli, w jakim zakresie się szkoli. Z dumą mogę powiedzieć, że na przykład BOA organizowało w naszym ośrodku event dla jednostek. Specjalnych z grupy Atlas, czy też e, natowskie centrum e, Zbyt Bydgoszczy organizowało również swój event w naszym ośrodku szkoleniowym, a więc zapraszając całe nad, wszystkie natowskie jednostki e, żandarmerii wojskowej do naszego ośrodka i, i robiąc tam e, panel zajęć. A więc jest to, jest to na pewno coś, co jest dla nas e, nowością a jednocześnie powodem do dumy i takim przełomem, bo dzięki temu coraz więcej jednostek z różnych krajów ma okazję nas usłyszeć. Jest to dość hermetyczne środowisko który i, i, i tego typu właśnie eventy są dla nas okazją, są dla nas okazją do tego, żeby no w jakimś sensie się, się pokazać szerszej publiczności z, z, z jednostek. Czy jest możliwość przejścia ze zwykłej ochrony do high-risk, nie mając doświadczenia w służbach? E, jest taka możliwość, żeby przejść z, ze zwykłej ochrony do ochrony high-risk, nie mając doświadczenia w służbach. Zdecydowanie tak. Wymaga to pracy, nie tylko szkoleń, żeby była jasność. Wymaga to pracy nad samym sobą i też e, ułożenia sobie bardzo często życia e, osobistego. W pewnym formacie związanych z długotrwałymi wyjazdami, albowiem nie, nie zapominajmy o tym, że każdorazowo praca na przykład na, na Bliskim Wschodzie w charakterze kontraktora wiąże się z kontraktami 3, 4, 5-miesięcznymi. A więc, jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, bez względu na to, jakie tam są proponowane warunki finansowe, to nie będzie on e, produktywnym, powiedziałbym, pracownikiem tam na miejscu i dobrym. E, a więc. Ludziom, którzy służyli jest łatwiej, bo na przykład mieli do czynienia z misjami zagranicznymi, a klimat jest podobny czy też warunki bytowania są podobne a więc będzie na pewno komuś, kto służył łatwiej. Ale znam przypadki osób, które po prostu z sektora ochrony prywatnej przechodzili do high risk i są tam do dzisiaj i sobie radzą z powodzeniem. Nie jest to liczna grupa, ale jest. Bo tutaj jest pytanie, jak zawsze, o pieniądze. Jaki to jest przedział zarobkowy, jakieś takie widełki? I to pytanie należałoby skierować do firm, które proponują e, kontrakty. E, stawki dzienne, stawki miesięczne bardzo się zmieniają w zależności od, od trwającej sytuacji geopolitycznej. Teraz w Iraku zaczyna się znowu dziać e, e, no nieciekawie. Konflikt pomiędzy szyitami a sunnitami, a propos dojścia do władzy, znowu nabiera rozpędu, i co chwilę dochodzi do jakichś incydentów, na przykład tam. A więc, tak jak na początku lat 2000, świeżo po inwazji, kiedy stawki były bardzo wysokie, bo i ryzyko było bardzo wysokie, i wymagano specjalistów wysokiej klasy do działań typu PSD. Później to wszystko ucichło i ten ten zakres kompetencji się zmniejszył. Dzisiaj znowu to się zaczyna zmieniać, tak samo jak na przykład w ochronie statków. Na samym początku, kiedy te statki porywano, a obszar tak zwanego high risk area był dużo większy niż jest teraz, czyli obszar, gdzie piraci porywają statki i garże były większe, a dziś i ludzi było mniej, i ludzi było mniej. A dziś dużym, czyli... eee, zmniejsza się obszar high risk area, zmniejszają się kompetencje Wymagane względem takiego ochroniarza Zmień, zm, zmniejszają się ilości osób. Kiedyś to były zespoły czteroosobowe, później trzy, dziś dwuosobowe, a więc to wszystko się zmniejsza. Każda z tych firm, mam tu na myśli firm ochroniarskich, jest korporacją, gdzie dział finansowy szczegółowo zagląda w tabelki Excel na końcu miesiąca i to się wszystko musi zgadzać. Więc w momencie, w którym pojawia się okienko, żeby gdzieś tam coś zmienić, zmniejszyć. To się odbywa bezceremonialnie. To się po prostu dzieje, i oto z dnia na dzień proponujemy mniejszą stawkę. Dla Ciebie jest OK, super, dalej pracujemy. Nie pasuje Ci. To Tobie podziękujemy. Szukamy kogoś, szukamy kogoś kto się znajdzie. Jak się nie, nie znajdzie nikt, to zaczynamy obniżać kryteria przyjęcia do pracy. Nie 5 lat w wojsku, a 3 lata w wojsku. Nie 3 lata, a rok. A czasami w ogóle bez. Z misją. Bez misji, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duży obszar dotyczący kryteriów przyjęć do pracy w zależności od pozycji w danym regionie świata. I tak samo jest z zarobkami, więc, więc, więc są to tak duże widełki, że nie chciałbym no, nawet podawać jakiś, a jakichkolwiek, jakichkolwiek cyfr, bo idąc dalej, to też zależy od narodowości. A więc jeżeli w zależności od tego, czy jesteś, z jakiego kraju jesteś. Możesz usłyszeć inną garzę na start, więc podawanie tutaj czegokolwiek, mówię, jakichkolwiek widełek, no jest podawaniem kwot takich. No, a Polacy i za ile tam stoją na tych startów? Nie potrafię powiedzieć. Nie, 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 nie potrafię powiedzieć bezpośrednio tak teraz, żebym Ci powiedział, bo, bo wiesz co? Bo pojawią się i tacy, którzy dostają dużo więcej i tacy, którzy dużo mniej i znowu będzie ten dysonans i rozdźwięk w opiniach. Dobrze. Jak udaje się odpowiednio zarządzać tak sporym przedsiębiorstwem na skalę całego świata? Chodzi mi, co jest kluczowe, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jak zwykle kluczowi są ludzie, a więc yy, zarządzają tam wszystkimi procesami, które są na miejscu, ludzie, konkretne osoby. I to, i to dzięki nim yy, to wszystko funkcjonuje. Od. Od pań, które zarządzają kuchnią, po osoby, które zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem ośrodkiem, infrastrukturą, naprawianiem tej infrastruktury, która jest, bo, bo, bo to się wszystko psuje: auta, samochody, strzelnice, które trzeba remontować, konserwować, a więc posiadanie ludzi tam na miejscu, powiedziałbym, że jest bardzo dużą wartością dodaną, ba, wręcz skarbem. I, 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 to, I to dzięki nim to wszystko funkcjonuje tak dobrze. Ludziom, e, firmą, z którymi mamy okazję współpracować, czasami są to ludzie, czasami są to podwykonawcy, jeżeli chodzi o pewne usługi, a więc, a więc powiedziałbym, że wszystko się kończy, wszystko zaczyna się na, na ludziach. Jakich ludzi rekrutują? Jakie wymagania trzeba spełnić, aby się tam dostać? Tak, żeby się dostać do. Do Esy. Eee, najczęściej trzeba po prostu wypełnić kupon, wysłać aplikację, wysłać swoje CV, wysłać informację dotyczącą tego, e, co robiłeś do tej pory i co chcesz robić w ramach Akademii. E, te wszystkie wiadomości, które do nas przychodzą, my je wszystkie czytamy. Nie przechodzimy obok żadnej wiadomości napisanej do nas e, e, obojętnie, ani, ani nie ignorujemy żadnych zapytań, żadnych e-maili, telefonów, wiadomości na WhatsAppie. Wszystko, to, co, co, co do nas przychodzi, jest e, zawsze e, podjętym tematem czy zanalizowanym i, i szukamy ludzi, którzy, którzy są kompetentni w danej dziedzinie e, i w przy rozpoczęciu współpracy będą mieli taką samą, a jeżeli nie taką samą, to podobną wizję e, tworzenia szkoleń jak my. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie mnie czy brata, ale i również pozostałych instruktorów, którzy, którzy są wesa na co dzień. Bo to nie ze mną czy z Tomkiem taki instruktor będzie współpracował, a z pozostałymi kolegami. I to nie ze mną ma się umieć dogadać na szkoleniu i stworzyć. Dobre szkolenie, bezpieczne szkolenie, a z jednym z grupy instruktorów. E, więc więc to, z, to z nimi ma również próbować znaleźć synergię. Jeżeli taka synergia jest i wizja na szkolenie i podejście do szkolenia jest takie same, na pewno znajdziemy wspólny język i na pewno będziemy razem współpracować. Czy szkolenia prowadzone są też w języku polskim, czy głównie angielskim? Szkolenia są prowadzone w języku angielskim, ale jeżeli się zdarzy grupa, która Zamawia szkolenie pod swój konkretny profil. Dam tu przykład. Grupa ludzi, na przykład z Twojego środowiska, chce się nauczyć postrzelać i mówi do mnie: Mamy szkolenie, jest nas osiem osób, jesteśmy tutaj z Polski, chcielibyśmy przyjechać do Was, do ESA i zrobić szkolenie w języku polskim, bo jesteśmy w szucy tutaj z kraju i przeszkolić się. Jak najbardziej dajemy taką możliwość i organizujemy takie szkolenie dla grup. Indywidualnych, a więc wychodzimy również naprzeciw osobom, które chcą szkoleń indywidualnych czy też profili indywidualnych szkoleń. Wtedy organizujemy szkolenie w języku polskim czy też w każdym innym języku, bo przyjeżdżają do nas grupy osób z Hiszpanii, Z Włoch, Niemiec, Brazylii i za każdym razem, jeżeli mamy możliwość przygotowania instruktora mówiącego w danym konkretnym języku, realizujemy wtedy takie szkolenie. Czy ludzie, którzy przychodzą do was na kursy zagraniczne to oni jak gdyby są oddelegowani przez swoich pracodawców żeby się bardziej czy robią to sami od siebie jak to wygląda są ludzie którzy są wysyłani przez swoich pracodawców do na, na, na szkolenia w celu podniesienia kompetencji są ludzie którzy finansują szkolenia z własnych prywatnych y, budżetów z własnej inicjatywy jest to bardzo, y, bardzo różne i nie ma tutaj jednej Powiedziałbym definicji tego, jak wygląda kursant. Teraz, w tym momencie, tak jak rozmawiamy, trwa szkolenie, na którym mamy 20 osób. Jest to szkolenie close protection. To powiedziałbym 60 czy 70% finansuje to szkolenie z własnych możliwości. Pozostałe szkolenie jest finansowane przez pracodawców, lub też mają gwarancję, że po odbyciu szkolenia, czy po ukończeniu szkolenia, otrzymają zwrot za takie szkolenie. Czy od pracodawcy, czy od różnych innych instytucji, które w tym kraju takie, powiedziałbym, szkolenia są w stanie finansować. Albo w krajach w Europie są instytucje, które finansują szkolenia, powiedziałbym, kwalifikowane, które, po których się nabywa konkretne kompetencje. Na przykład we Francji czy w Niemczech, jeżeli ukończysz takie szkolenie jak nasze, i pokażesz nabyte kompetencje, możesz otrzymać zwrot 30-40-50% za udział w szkoleniu. A wymaga to po prostu researchu, wymaga to rozpoznania tego, czy są instytucje finansujące takie, takie szkolenie. U nas w Polsce jest to rekonwersja, która przysługuje każdemu żołnierzowi, o tym już wspomniałem. W innych krajach też jest rekonwersja. We Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii też jest fundusz związany z rekonwersją, i ci żołnierze mogą przyjeżdżać do nas i realizować swój fundusz dotyczący rekonwersji w naszym ośrodku szkoleniowym. Są jeszcze również inne pozostałe, powiedziałbym, instytucje państwowe, które finansują nabywanie kompetencji w pozostałych krajach. Jest tego dużo. Do tego stopnia dużo, że przestałem to, to śledzić. Tym się zajmuje administracja u nas, dział administracyjny. I tam e, ten temat jest za każdym razem rozpoznawany, przerabiamy, albo wymaga to z naszej strony wypełnienia dokumentów bardzo często w obcym języku i, 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 i przerobienia tej całej e, papierologii. Żeby działać globalnie, trzeba mieć niezłe kontakty i rozpoznawalność. Jak zdobywacie klientów? E, wszystko zaczęło się, w, powiedziałbym, od. Od tego, że nazwisko ojca jest, jest rozpoznawane w Polsce, a więc to wszystko, co udało mu się zrobić w latach 80. i 90., spowodowało, że tutaj na rynku firmy związane z tym nazwiskiem są rozpoznawane. Jeżeli chodzi o rynki globalne, to jest to, jest to stałe poszerzanie kontaktów, budowane poprzez sieć reprezentantów. W każdym kraju, albowiem w każdym kraju europejskim czy na świecie staramy się mieć reprezentanta, czy agenta, czy kontakt, czy partnera biznesowego, który nas przedstawia, lub też każde inne inicjatywy, tak jak już wspomniałem, wcześniej targi międzynarodowe zbrojeniowe, gdzie się wystawiamy, konferencje, czy też organizowane eventy, warsztaty, gdzie jesteśmy zapraszani, czy przez naszego reprezentanta czy przez firmę gospodarza, która zaprasza nas do swojego kraju, gdzie możemy zorganizować warsztat poświęcony bezpieczeństwu, wykłady, czy też krótkie szkolenie, jedno-dwudniowe, na które są zapraszani osoby z branży ochrony, osoby z wojska, z, wojsk, z policji, gdzie w dwa, trzy dni na panelu spotkań mówimy o tym, czym jest ESA. Zapraszamy również bardzo dużo delegacji do nas. Eee, pokazujemy ośrodek Chętnie rozmawiamy przy stole o tym, jakie stwarzamy możliwości, jeżeli chodzi o, o, o pracę w ramach Akademii. A więc nie ma jednego modelu, który, który preferujemy: różne, różne możliwe kanały dotarcia, czy wreszcie media społecznościowe, gdzie pozostajemy aktywni. Na, na, na Facebooku czy Instagramie i staramy się relacjonować na bieżąco to wszystko, co robimy, to wszystko, co się dzieje w ramach Akademii, pokazywać w, w postaci zdjęć, filmików, krótkich urywków i, i tam też bardzo dużo ludzi mm, szuka y, w, w Internecie y, wiadomości na temat, na temat szkoleń, na temat tego, co można robić. A TikToka macie? Nie. No Jeszcze trzeba, nie. To trzeba założyć. To trzeba założyć. I widzisz, tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. A LinkedIn? A Twitter? No jest tak. Właśnie. I, i gdzieś, gdzieś trzeba się określić. Do pewnego momentu e, trzeba widzieć kiedy powiedzieć tu tak, tutaj nie. E, I ja, ja pozostawiam to specą od e, działań, powiedziałbym, w social mediach. Ja takim nie jestem e, i, i pozostawiam to w rękach osób, które się tym u nas zajmują e, i wierzę w to, że, że to, co robią, wiedzą, że wiedzą, co robią i robią, to, i robią to dobrze. No, z mojej strony to wszystko. Jakiś chciałbyś pozytywny przekaz puścić weter. E, bardzo dziękuję za zaproszenie i za e, rozmowę e, z tobą. E, dziękuję również słuchaczom za pytania. Które, które się pojawiły. Nie mam ze swojej strony nic do, do przekazania, a to dlatego, że, że jesteśmy bardzo wbrew pozorom osiągalni i jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania do mnie, do nas, do akademii, związane z naszą działalnością, czy, czy z tym, co, co robił w przyszłości ojciec, to trzeba po prostu śmiało pisać. I my zawsze odpowiemy na to pytanie i zawsze podejmiemy, podejmiemy kontakt i chętnie odpowiemy na pytania, skontaktujemy się. Tak, tak działamy od już, no mówię, 30 lat, transparentnie, opierający na stole. To jest najważniejsze, w relacji, w każdej i tego będziemy się trzymali. Dlatego, mówię, gdyby się pojawiły jakieś rzeczy, te tematy, których tutaj nie. Nie było okazji podjąć to. Zapraszamy do kontaktu. Ja bardzo dziękuję za konkretną dawkę informacji. Jak zawsze na koniec mam komunikat dla naszych oglądających. Jeżeli uważacie, że ten materiał był wart waszej uwagi, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie a wszystko dla taktycznego zasięgu, to by świat się dowiedział o takich zacnych gościach jak chociażby Bartosz Bryl z European Security Academy, który przybył do naszego studia i podzielił się swoją historią. Za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do następnego odcinka.